Probeli i o tym, jak mądrze podejść do bezpieczeństwa w aplikacjach webowych i API. Ja nazywam się Michał Schubert, pracuję na pozycji Business Developer Managera od rozwiązań Cyber Security w firmie Connect Distribution, a my jesteśmy dystrybutorem wielu różnych rozwiązań IT z naciskiem na rozwiązania właśnie Cyber Security. Jedno z tych rozwiązań dzisiaj Państwu postaram się zaprezentować. Czym jest w ogóle Probeli? Pewnie firma może być Państwu nieznana, bo rzeczywiście jest firma dosyć taką nowością na polskim rynku, bo weszła na polski rynek w grudniu ubiegłego roku. Jest to rozwiązanie typu DAST, czyli do dynamicznych testów bezpieczeństwa aplikacji, tu z naciskiem, a w zasadzie z nastawieniem na aplikacje webowe, internetowe. Skąd ta firma się wzięła? No wzięła się z Portugalii, została założona w 2016 roku jako Probeli, natomiast samo rozwiązanie jest sporo starsze, bo było wykorzystywane przez jeden z portugalskich telekomów jako wewnętrzne rozwiązanie do skanowania ich aplikacji webowych, które oni mieli. Natomiast w pewnym momencie postanowiono, że to rozwiązanie na tyle się zrobiło fajnie, na tyle się rozwija, że postanowiono założyć firmę Probeli i wypuścić tę aplikację na rynek i zacząć ją oferować komercyjnie. I co jest taką drugą ciekawostką tutaj, przy tworzeniu tej komercyjnej wersji aplikacji wzięło udział wiele osób, które tworzyło wcześniej Akunetixa, także to są byli pracownicy Akunetixa, którzy tam do dzisiaj w tym Probeli są. Także wiele bolączek, które miało tamto rozwiązanie, starali się właśnie zrobić to nowe rozwiązanie Probeli tak, żeby odpowiadało właśnie na tamte problemy. Firma ma różnej wielkości klientów i rozwiązanie jest tak stworzone, tak uszyte, żeby odpowiadało w zasadzie każdej wielkości organizacji. Także tutaj, jak widzicie Państwo, tych wybranych klientów Probeli się już pojawiły właśnie takie instytucje jak BBC, jak BNP Paribas, z tych znanych nam, jak Trend Micro, no czy też znany i lubiany i wykorzystywany prawie przez każdego użytkownika teraz internetu, który chce coś sprzedać lub kupić, OLX. Firma oferuje szereg usług, także przede wszystkim są to w pełni zautomatyzowane, dynamiczne testy bezpieczeństwa aplikacji, zarówno w ujęciu tych takich tradycyjnych aplikacji webowych, jak i też interfejsów API, które po prostu, no, które nie mają takiego interfejsu użytkownika, którym możemy się wyklikać, się pobawić. Ponadto oferuje zarządzanie podatnościami, integrację z narzędziami deweloperskimi, generuje szereg raportów zgodności z normami i z regulacjami, czyli mamy takie jedno narzędzie do usuwania i znajdowania i zarządzania lukami, które znaleźliśmy w naszych aplikacjach. Na jakich celach się skupiamy? Czyli to są aplikacje internetowe, webowe. Czyli takie, które po prostu mają jakiś interfejs, wchodzimy sobie na jakąś stronę, na przykład Allegro, Elixa czy jakoś, możemy sobie tam się pobawić, wyklikiwać, otwierać różne rzeczy, kupować, sprzedawać. Czyli mamy taką pełną integrację z tym i możliwość pracy z tym, natomiast też możemy też działać też z interfejsami API, no, czyli tymi, które działają tam w backendzie i które umożliwiają właśnie komunikację tego interfejsu widzianego przez użytkownika z różnymi bazami danych. Porozmawiamy sobie chwilę o takich ciekawych funkcjach i komponentach Probeli, o których warto wspomnieć. Pierwszą rzeczą, którą chcę Państwu powiedzieć, i to jest nowość, która się pojawiła się, bo jak znaliśmy z Probeli w grudniu, tego jeszcze nie było, natomiast pojawiła się ta funkcja jakieś 2 miesiące temu. Jest to funkcja Discovery, która umożliwia odkrywanie i zarządzanie tą potencjalną popełnioną ataką. Innymi słowy, no, jest taki pierwszy krok w programie testowania bezpieczeństwa aplikacji, czyli no, w ogóle określenie, jak nas widać z zewnątrz, co w ogóle należy przetestować. Też to pomaga też nam określić, ile mamy tych aplikacji, które wymagają testowania. Często organizacje, które mają tych aplikacji wiele, wiele, no nie są w stanie określić dokładnej ilości, a to też wiąże się z licencjonowaniem Probeli, którym możemy sobie po prostu zakupić konkretną ilość celów skanowania, a nie jakieś pakiety, często pakiety, które są stworzone na wyrost, której po prostu i często niektórych celów nie wykorzystujemy. Kolejną funkcją jest właśnie crawling i skanowanie.
ten crawling, czyli rozpoznanie tego, jak ta aplikacja wygląda. W przypadku takich aplikacji wielostronicowych, mających wiele URL-i, to jest dosyć oczywiste, po prostu ten crawling polega na tym, że się przeklika całą tę aplikację, wejdzie we wszystkie linki, otworzy wszystkie obrazy, tam najprzeróżniejsze rzeczy, wypełni formularze i tak dalej, sprawdzi się, jak ta aplikacja działa. Natomiast też w przypadku takich aplikacji, które coraz częściej spotykanych, gdzie są aplikacje jednostronicowe, to już nie jest takie wcale oczywiste, bo wszystko dzieje się w obrębie jednej strony, nie przerzucamy się pomiędzy niektórymi, pomiędzy URL-ami. Natomiast no, ten crawler Probeli jest w stanie sobie też taką aplikację skatalogować i przygotować do skanowania. Jakie są etapy skanowania? Także mamy tutaj cztery. Pierwszy to jest takie fingerprinting, czyli identyfikacja technologii używanych w celu. Następnie to jest ten crawler, o którym wspomniałem wcześniej, czyli takie właśnie sprawdzenie tej strony, rozpoznanie. Później jest właściwe skanowanie. No i na koniec raportowanie, dzięki któremu zrozumiemy, jakie zagrożenia czyhają w naszych aplikacjach. Mamy też szereg budowanych profili skanowania, także w zależności czy skanujemy API, czy aplikacje typowe webowe, także mamy takie podstawowe, skupiające się właśnie na wykryciu technologii, na główkach HTTP, ocenę plikach cookie, bezpieczne, czyli taki z minimalną ilością żądań i tylko żądań typu GET. Mamy tryb normalny, czyli że to jest kompleksowa analiza wykorzystywana przez wiele skanerów, które konkurencyjnych, a także taki tryb pełny, gdzie my po prostu wytaczamy wszystkie działa i to jest taki najbardziej kompleksowy sposób skanowania. Natomiast jeśli chcemy dodać sobie własny profil, możemy sobie taki stworzyć też w aplikacji. Co jeśli mamy jakieś aplikacje wewnętrzne, czyli korzystamy z jakichś aplikacji, które są aplikacjami webowymi, a nie są dostępne z internetu, można z nich skorzystać tylko i wyłącznie po podłączeniu się do naszej sieci firmowej lokalnej, po przyjściu na przykład do biura. Także tutaj też możemy to zrobić, tutaj instalujemy takiego on-premise agenta w naszej organizacji, który będzie w sposób taki bezpieczny raportował do naszego silnika skanującego i taką aplikację także wtedy też możemy sobie przetestować. Jeśli chodzi o skanowanie interfejsów API, także możemy wybrać sobie w ogóle na początku, jaki chcemy cel wybrać skanowania, to możemy wybrać sobie, czy to jest aplikacja webowa, czy też API. Także wskazujemy sobie tutaj, widać technologię. Możemy tutaj właśnie dodać też link do tego schematu API, żeby ten nasz skaner wiedział, jak te API ugryźć, jak je przetestować. Czyli możemy dodać link lub też zauploadować ten schemat tego API i też dokonać skanowania. Możemy też się integrować z rozwiązaniami typu DevSecOps, czyli tymi narzędziami deweloperskimi. Także to wygląda jak mamy taki przykładowy schemat, jak to może działać. Także to jest etap kodowania, budowania aplikacji. I zanim to będzie deployment, możemy sobie ją przeskanować. Jeśli wszystko jest OK, no to idzie do deploymentu. Jeśli nie, znaleziska są wysyłane do narzędzia do śledzenia błędów. Tu są naprawiane, retestowane. Jeśli wszystko jest alright, to idzie do deploymentu. Jeśli coś znowu zostanie znalezione, to wraca do poprawki. Także w ten sposób to może działać, jak widać na schemacie. Tutaj Państwu powiem, że to dla osób testujących, zajmowaniem się testowaniem aplikacji, fałszywe alarmy to jest masakra. Także to są rzeczy, nad którymi oni potrafią siedzieć, no, marnować godziny swojego czasu pracy, często po godzinach, po prostu i naprawiać błędy, których nie ma. Także to jest koszmar. Natomiast to rzeczywiście, no, tutaj Probeli odpowiada też na te problemy i średnio oferuje niemal zerową liczbę fałszywych alarmów. Czyli 0,06% fałszywych alarmów. Czyli tak naprawdę przy tak niskim współczynniku fałszywych alarmów możemy być pewni, że wykryte luki w zabezpieczeniach rzeczywiście stanowią realne zagrożenie i powinniśmy się nimi zająć i zacząć tymi pracować.
No i też nasze organizacje, też, z którymi współpracujemy, no to coraz bardziej się rozwijają. Także tutaj też no, w zależności od tego, też, co chcemy robić, z kim współpracować, czy to współpraca międzynarodowa, czy też w zależności też od branży, czy to branża medyczna, czy coś sprzedajemy w internecie, musimy być zgodni z nich, z regulacjami i normami. Także umożliwia też nam Probeli wygenerowanie raportów zgodności, żebyśmy wiedzieli, co jest źle, co jest w naszej aplikacji do poprawki, aby być zgodni z tymi normami i móc w normalny sposób egzystować na rynkach, które wymagają takich regulacji. Dostajemy też szereg raportów ze skanowania, także mamy też raport zgodności, także możemy sobie później to pooglądać przez stronę, możemy sobie je wygenerować i wydrukować, czy wygenerować w pliku, czy to w typu właśnie tym Wordowskim, czy też w PDF-ie. Możemy także sobie wygenerować raport o zasięgu, czyli raport o tym, jakie URL-e, co zostało przez te skanowane. Także czy całość, czy częściowo, także w zależności od tego, jak sobie życzymy. To jest cecha też taka dodatkowa Probeli, czyli rzeczywiście to API Probeliego jest cały czas rozwijana i tutaj też Probeli proponuje też API do wykorzystywania, jeśli chcemy po prostu no, wykorzystywać skaner Probeli, uruchamiając go, inicjując go z naszych innych wewnętrznych aplikacji. I rzeczywiście to API Probeli jest rozwijane nawet wcześniej niż i nowe funkcje pojawiają się wcześniej w API niż w takiej gotowej aplikacji. No i dokumentacja API jest dostępna na stronie internetowej, tak żeby Probeliego, tak żeby uzyskać do niej dostęp, wystarczy posiadać jedną z licencji płatnych, czy to Pro, czy Enterprise. No i możemy sobie właśnie też wyzwalać później właśnie z jakichś narzędzi skanowania, czy też no, możemy też skonfigurować zażądanie właśnie typu Perl z naszej jakiegoś takiego interfejsu tekstowego naszego systemu operacyjnego, czy to z Windowsa, czy to z Linuxa. Wiele podczas rozmów o skanerach podatności jest też rozmowy na temat integracji z popularnymi narzędziami deweloperskimi, także tego tutaj w Probeli też nie brakuje. Także integrujemy się i z Jirą, i z Azure DevOps, i ze Slackiem, i Jenkinsem. Także tych aplikacji też jest troszeczkę więcej i będzie je widać podczas tego, jak będę chciał starał się pokazać Państwu interfejs tej aplikacji. Natomiast też jeśli byśmy chcieli zrobić, jeszcze dodam jakieś niestandardowe integracje, możemy też użyć tego w pełni funkcjonalnego API, które proponuje producent. No dobrze, spróbujemy teraz sobie otworzyć tą naszą aplikację i zobaczymy, jak ona w ogóle wygląda. A wygląda to w sposób następujący. Także tu widzimy ogólny taki dashboardy, czyli wykresy, już tak mówiąc, polskiego, tego, co się działo w naszych aplikacjach. I w oparciu o wszystkie targety. Także to jakiś tam czas do naprawy, to jest bardzo wysoki, bo to rzeczywiście to testowaliśmy tylko testowe różne strony, także to żadnych napraw nie było. Także dla osób zajmujących się później już taką deweloperką, testami podatności, no to już te wykresy będą więcej mówić. Tutaj, jeśli mamy jakieś właśnie cele wymagające uwagi, to możemy sobie od razu do nich przejść. Natomiast o tym za chwilę będziemy mówić. I to jest taki ogólny wzgląd. Jeśli mamy tych aplikacji wiele i chcielibyśmy no nie widzieć tego wszystkiego w taki sposób skomasowany, tylko się skupić na konkretnych aplikacjach, to oczywiście możemy to zrobić i wyświetlić konkretną aplikację. Możemy dodawać też różnego rodzaju etykiety. Także tutaj jest akurat etykieta jedna dodana, czyli target Michał Schubert. Także ja sobie po prostu mogę wyselekcjonować tylko targety, które są przypisane do mnie, ale akurat ja tu jestem jako jedyny w tej aplikacji, więc te wszystkie targety, które są przypisane do mnie, to w zasadzie są wszystkie targety, które są w tej aplikacji. Natomiast w przypadku, jeśli mamy już takie większe zespoły, więcej tych celów skanowania, to tutaj te formy takie selekcjonowania, filtrowania po etykietach są bardzo wygodne. No i możemy dodawać też sobie zespoły, co jest też fajne właśnie, że możemy tworzyć sobie zespoły deweloperskie. I też możemy stworzyć to tak te zespoły, żeby jedne zespoły nie widziały targetów drugich. Także to możemy to sobie za pomocą filtrowania takiego prostego, gdzie po prostu oni po odfiltrowaniu mogliby zobaczyć, ale możemy to też ustawić w taki sposób, żeby oni tego w ogóle nie widzieli. Czyli innymi słowy, zespół A pracuje nie wiem, nad firmą Sony, zespół B nad firmą Panasonic, tak? I żeby po prostu no, to jakieś takie problemu z podglądaniem jakichś wrażliwych danych nie było, to możemy sobie tutaj to ustawić. Dobrze, przejdźmy do Discovery. Także tak wygląda ten lista
stron aplikacji, które zostały znalezione po dodaniu konkretnego źródła. Źródła dodajemy tutaj i dodajemy je w sposób taki, że możemy po prostu dodać sobie domenę i dodajemy domenę i on zacznie wyszukiwać naszych aplikacji już tutaj. Możemy też połączyć się z usługą Cloudflare i jest coming soon i to naprawdę z tego, co już wiem, to jest very soon, że możemy też się połączyć z usługą AWS i też stąd pobierać źródła. No i później jak tu sobie wejdziemy, także możemy sobie popatrzeć, jak wyglądają, jakie są aplikacje, jakie są IP-ki, na jakich portach się łączymy tutaj, jakie technologie są. No i stąd możemy też sobie dodawać już konkretne targety, też inicjować już konkretne skany. Dobrze, przejdźmy sobie do targetów, także tu sobie zdefiniowane zostały trzy. Także mamy jakieś Juice Shop, Bad Store, Hack Yourself First. To są wszystko takie testowe strony, które są do znalezienia w internecie właśnie po to, żeby można było po prostu też sprawdzić swoje umiejętności jako etycznego hakera, a także no, też pobawić się różnymi skanerami. Tu jak Państwo widzicie też jest też taki element, takie określenie elementu ryzyka, także tutaj przy tym jest low, co jest dosyć ciekawe, natomiast w przypadku tych takich Bad Store czy Hack Yourself First jest high, rzeczywiście poważne problemy zostały znalezione. Natomiast dlaczego tu jest low? Bo tutaj nie mogliśmy zrobić pełnego skanowania tej strony. Dlaczego tak było? Ten target jest niezweryfikowany, czyli innymi słowy aplikacja broni się przed tym, żebyśmy nie skanowali sobie jakichś tam targetów, do których nie mamy prawa, na przykład nie skanowali, nie wiem, stron prezydenta RP, prezesa Rady Ministrów, Sejmu i jakichś tego typu akcji, żebyśmy nie robili. Także musimy sobie stronę zweryfikować, żeby taką stronę mógł sobie, czyli udowodnić, że mamy do niej prawa do skanowania. Możemy to zrobić właśnie dodając sobie taki plik do naszej strony, dodając sobie taki rekord DNS, TXT lub CNAME do naszych rekordów DNS, metatagi lub taki w formie assisted, czyli dostarczymy do Probeli proof of ownership i za pomocą tego Probeli nam udostępni możliwość skanowania takiego targetu. No i tutaj jeśli rzeczywiście mamy taką możliwość to tylko i wyłącznie skanowy, jeśli target jest nie zweryfikowany, możemy tylko i wyłącznie zrobić ten fingerprinting, czyli tam zidentyfikować sobie kilka technologii, które widać, sprawdzić, jak wyglądają nagłówki i tego typu rzeczy, czyli bardzo podstawowe informacje zebrać. Natomiast tutaj możemy przeprowadzić sobie już takie większe skany. Jeśli chcielibyśmy dodać sobie jakiś taki nowy cel skanowania, możemy to zrobić sobie tutaj, czyli dodajemy sobie nazwę, URL, możemy dodać sobie etykiety, jeśli miałbyś to skaner wewnętrzny, to sobie tutaj go wskazujemy agenta. Jeśli będzie to target API, także możemy to sobie wybrać technologię i przygotować taki target. Natomiast kolejnego targetu ja tutaj nie mogę dodać w żaden sposób, bo już wykorzystałem wszystkie trzy, które mam w tej licencji. Natomiast możemy przejść sobie też przez ustawienia. Zaraz. Przez ustawienie, jak możemy taki skan sobie przygotować, czyli te wszystkie takie właśnie ustawienia wstępne, żeby to wszystko nam dobrze działało. Także tu mamy takie, możemy ustawić sobie sekwencję nawigacji, czyli zmuszamy nasz skaner, żeby zachowywał się i nawigował po naszej stronie w taki sposób, jak sobie życzymy, czyli przygotowujemy taką sekwencję. Jeśli sobie życzymy, żeby nie wchodził na jakieś strony, to możemy to wskazać tutaj, na jakie ma nie wchodzić. Mamy z kolei tu kolejną rzecz, że jeśli sobie życzymy, żeby przeskanował tylko konkretne strony, czyli sytuacja odwrotna do tej, której omawiałem, to jak najbardziej możemy mu wskazać konkretne URL-e, gdzie ma się pakować, gdzie ma wejść i co przeskanować. Możemy to zrobić to też za pomocą właśnie wskazania konkretnych URL-ów, czy też SITS-ów, czyli tak naprawdę na przykład, żeby wszedł tylko na strony, które wychodzą po wyszukiwaniu po nazwie Probeli na przykład. I on przeskanuje tylko to. Jeśli chcemy, żeby skanował nam tylko elementy strony, które zostały ostatnio dodane, jakieś nowe elementy zostały przygotowane, bo jesteśmy pewni, że to, co było wcześniej, jest wszystko OK, także możemy to zrobić tutaj. Tu mamy też taką możliwość delikatną integracji, nie integracji, tylko współpracy z naszym produktem, także możemy dodać jakieś sobie customowe elementy skanowania, czy też customowe cookiesy, czy nagłówki. Tu jest też miejsce właśnie na dodanie tego agenta skanowania, o którym mówiłem wcześniej, do skanowania aplikacji wewnętrznych. No i tu też jest fajna rzecz, taki blackout period, czyli innymi słowy, kiedy skaner ma przestać skanować
bo na przykład zaczyna się jakiś moment taki, kiedy na naszej stronie zaczyna się największy pik i największa jest strona wykorzystywana, tak? Że przychodzą jakieś godziny szczytu, skaner nie skończył skanowania, poszliśmy jakiś długi skan, pełny i życzymy sobie, żeby po prostu no, w godzinach takich między 9 a 17 w godzinach dni powszednie nie skanował, to on rzeczywiście w tym momencie się tu wyłączy. Odczeka sobie ten czas, kiedy będzie ten pik taki wykorzystania strony i włączy się o wskazanym czasie. Co z aplikacjami, które wymagają jakiegokolwiek logowania, autentyfikacji? Także możemy to sobie to przygotować tutaj. Także niezależnie od tego, czy mamy właśnie jakieś takie formularze logowania, bardziej skomplikowane, czy jakieś sekwencje logowania, które następują jedna po drugiej. Możemy sobie dodawać też właśnie tutaj, jeśli wykorzystujemy jakieś dwuskładnikowe logowanie, także też możemy sobie tutaj to skonfigurować. Jeśli na przykład możemy też wskazać skanerowi naszemu, że na pewno się zalogowaliśmy, bo często jest też tak, że po prostu na jakieś tam przygotujemy sobie sekwencję logowania, wszystko super, skan jest puszczony, natomiast no, wyniki są nie do końca pełne, bo skaner się wcale nie zalogował i nie wiemy. Także tutaj mamy taki logout detection, także możemy to sobie sprawdzić, na przykład dodać jakieś URL-e, które są tylko dostępne, jeśli jesteśmy zalogowani, lub jakieś czynniki, które sprawią, że skaner rozpozna, że jesteśmy wcale nie zalogowani i spróbuje się zalogować jeszcze raz. I możemy też ustawić sobie to w taki sposób, że on później się, jeśli się nie zalogował, no to się wyłączy, powie nam, że nic mu nie udało zalogować i ten skan się nie udał. No i w przypadku jakichś też takich bardzo podstawowych autentyfikacji, gdzie jest po prostu taki username i password, także to też możemy sobie tutaj to skonfigurować i zalogowywać się. O profilach skalowania Państwu już wcześniej mówiłem podczas prezentacji PowerPointowej, natomiast to jest właśnie tutaj, gdzie możemy sobie wybrać, jaki ma być profil skanowania. Natomiast też możemy sobie tutaj wykreować, stworzyć jakiś customowy profil. No, jeśli po prostu te, które są standardowo w naszej aplikacji, nam nie pasują, chcielibyśmy zrobić coś takiego naszego co bardziej skrojonego pod nasze potrzeby. Kolejna rzecz, jeśli mamy na przykład jakieś dodatkowe hosty, chcielibyśmy dodać, jeśli mamy jakieś API, które no, jest usytuowane pod jakąś inną nazwą hosta, także to jest miejsce, gdzie możemy to sobie dodać, żeby po prostu też w ramach tego skanu ten dodatkowe takie testowanie przeprowadzić. Kolejną rzeczą jest raportowanie, także tu możemy sobie od razu ustawić, czy raporty mamy dostać w formie PDF-a czy Worda. Tu mamy też raport pokrycia, czyli właśnie czy skanowane tylko URL-e, czy ze wszystkich URL-i ma być raport. No i kolejną rzeczą są właśnie te raporty zgodności, czy różnego rodzaju raporty. Także je dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza, także po każdym skanie taki raport sobie możemy wygenerować. Czy nie, tu gdzie ja wszedłem. Dobrze, kolejną rzeczą jest technologie. Także jeśli chcemy dokonać skanu, oczywiście te technologie są wykrywane, także jak Państwo widzicie już w poprzednim skanowaniu, tam zostały technologie wykryte właśnie jak dotneci, jak dot, Microsoft dotnet czy Cloudflare. Natomiast jeśli chcemy mieć pewność, wykorzystujemy jakieś technologie, chcielibyśmy upewnić się, że skaner je wykryje, możemy to sobie je też customowo dodać. I przygotować właśnie taką informację dla skanera, żeby właśnie tych technologii poszukiwać i w oparciu o te technologie ma przeprowadzić skany. No i na koniec integrację, także tu możemy je sobie ustawić właśnie, żeby się zintegrował właśnie, czy to z Jira, czy z Slackiem, czy z Azure DevOps, czy z innymi aplikacjami deweloperskimi, czy z Jenkinsem, także to jest to miejsce, gdzie możemy to sobie ustawić, żeby dokonać takiej integracji. No i jeśli skończyliśmy skanowanie, ustawiliśmy to wszystko, zapuściliśmy skan, dostaliśmy wyniki. Także wyniki mogą wyglądać w sposób następujący. Także to są wszystkie wyniki skanu, w którym ja się bawiłem jeszcze jakiś czas temu. Także jak widzicie Państwo tutaj w oparciu o Target, czyli o BudStore, mamy jakieś SQL Injection, Hackerselfhelst, też jakieś SQL Injection jest. Mamy też cross-site scripting, także możemy sobie też wejść, zobaczyć, jak to wygląda. Tu mamy to określenie zagrożenia,
Także tego znaleziska. Jeśli my uważamy, że to wcale nie jest haj, możemy sobie zmienić to. Jeśli uważamy, że wcale nas nie interesuje ten błąd, który jest na stronie, możemy sobie go zaakceptować, odrzucić jako inwalid, lub jeśli mamy informację, został naprawiony, możemy sobie też przetestować. No i też mamy opisane też, z czym mamy do czynienia. Mamy też napisane w taki sposób, już taki no, techniczny, deweloperski, jak ten problem naprawić. Mamy też różne takie informacje z logów, czyli po kolejnych skanowaniach rzeczywiście dalej ta podatność występuje. Tu możemy dodawać sobie też własne notatki do tego, że jakaś inna osoba, jak przyjdzie się tym zajmować, żeby widziała, co to się działo. Mamy też dowód. Także widzimy, że po prostu został uderzony, że w przypadku tego zapytania do bazy udało się wkleić dodatkowy skrypt, który wyświetlił jakiś tam alert. To jest taki bardzo prosty skrypt, który wyświetla po prostu informacje na stronie typu alert, na przykład nie wiem, zostałeś skakowany, tu jakaś informacja typu 46413, także to jest tylko takie, żeby pokazać, że rzeczywiście jakie skrypty tu można wkleić do tej aplikacji, natomiast ten akurat jest bardzo niewinny, no ale skoro ten się udało wkleić i zadziałał, to na pewno zadziała wiele innych, także które już będą mniej niewinne. Tu też mamy informacje, jak taki request do strony wyglądał. I odpowiedź strony, także to takie czysto już deweloperskie informacje. Dobrze, to tak. Znalezisko obejrzeliśmy, także zobaczymy jeszcze, jak wyglądały skany. Także tu mamy informacje o wszystkich skanach, jakie zostały wykonane w ostatnim czasie, w oparciu o które targety. Także oczywiście możemy to sobie w jakiś sposób tutaj też selekcjonować, wyszukiwać, jeśli tych targetów mamy bardzo dużo. Możemy sobie generować też raporty z tych skanów, także możemy zobaczyć, jak to sobie wygląda. Ja tu taki raport mam przygotowany, już wygenerowany. Wygląda dosyć podobnie jak na stronie, natomiast do czego to się przydaje? No, jeśli chcemy po prostu udostępnić informację komuś, kto nie ma do naszej strony dostępu, do naszej aplikacji dostępu, jakie były problemy, także może sobie tutaj poczytać. Też druga sprawa jest taka, że Probeli umożliwia kasowanie targetów w czasie subskrypcji. Wiele aplikacji tego nie umożliwia, także dopiero po zakończeniu subskrypcji możemy sobie wprowadzić nowe. W Probeli możemy coś takiego zrobić, natomiast jeśli usuniemy target, no to trzeba się liczyć z tym, że te informacje o tym targecie to znikną z naszego panelu, więc dobrze sobie pogenerować też te wszystkie te raporty, żeby po prostu mieć je chociażby w formie PDF-a. No i jeśli chodzi o tą taką integrację tutaj z samymi targetami, tak to wygląda. Natomiast możemy sobie jeszcze tutaj spojrzeć, jak wyglądają właśnie elementy już takiego ustawień. Także tu mamy możliwość ustawienia sobie dwufaktorowej autentyfikacji do samego programu. Czyli ja tutaj się loguję na razie na chwilę obecną za pomocą loginu i hasła. Natomiast jeśli chciałbym ustawić jakieś dodatkowe funkcje właśnie typu SSO czy two factor authentication, mogę tutaj to zrobić. Mamy też informacje o tym, jakie są targety do mnie przypisane. Jeśli chodzi o konto, także mamy tutaj informacje na temat tego, w jakim planie jesteśmy, także to jest też informacja dla osób, które kupiły to. Tu możemy definiować dodatkowych użytkowników ze wszystkimi informacjami, nadawać im różnego rodzaju role, jakie mają mieć ci użytkownicy w tej naszej aplikacji. Tu możemy definiować role, także to jest szereg zdefiniowanych już ról, czy administrator, czy developer, czy owner. Czy różne inne, natomiast jeśli oczywiście te funkcje, te role nam nie odpowiadają, możemy stworzyć sobie własne też i customowe. Możemy też tworzyć różnego rodzaju zespoły, o którym wspominałem już wcześniej, definiować, jak ma wyglądać autentyfikacja do programu, już taka ogólna, z ogólnego punktu widzenia tylko dla mnie. Tutaj definiujemy integrację, tutaj tworzymy tego agenta skanowania, profile skanowania, o których wcześniej wspominałem. No i to jest też ciekawa funkcja, że możemy też zebrać sobie logi z pracy konkretnych osób, które były zalogowane i działały z jakimiś z danymi targetami. Także możemy po prostu prześledzić wszystkie w zasadzie ruchy, jakie dany użytkownik robił. Także możemy sprawdzić, jak to wyglądało u mnie. Taki audit log sobie wygenerowałem. Także tutaj jest lista w zasadzie wszystkiego, co Michał Schubert wykonał w danym czasie, skąd właśnie ten audit log został wygenerowany. Także tutaj w zasadzie widzimy, co ten Michał Schubert to wszystko robił.
i sprawdzić, czy to, co robił, rzeczywiście było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Tutaj też tworzymy te etykiety, o których wspominałem, także te etykiety umożliwiające nam sortowanie targetów. No to oczywiście w przypadku trzech targetów, które mieliśmy tutaj na naszej stronie, to etykietowanie to nie bardzo ma sens, ale w przypadku już jeśli tych targetów mamy z 500, to rzeczywiście takie etykietowanie jak najbardziej ma sens, żeby po prostu no, nie zginąć w tym natłoku informacji, tylko po prostu widzieć te, które nas interesują w danym momencie. Także te etykiety możemy dodawać do usera, do znalezisk, które mamy, do znalezisk, a także do konkretnych celów. No dobrze, także to by było na tyle, jeśli chodzi, tak wygląda panel programu. Także ja sobie tutaj pozwolę jeszcze zrobić jakieś takie krótkie podsumowanie. Także z czym mamy do czynienia? To jest to skaner podatności aplikacji webowych oraz interfejsów API. Tutaj też będziemy zawsze na to zwracać uwagę. Także ujawniamy luki w zabezpieczeniach, dostarczamy informacji też o celach skanowania, jakie klient ma za pomocą tej funkcji Discovery. Mamy raport z wynikami i szczegółowymi informacjami o naprawach. Możemy testować, raportować też pod kątem zgodności z normami i dyrektywami. Mamy super niski współczynnik false positive, no bo średnio to jest 0,06%. No i na co też chcę zwrócić uwagę, na te dolarki, które przeleciały, na tę optymalizację kosztów. I rzeczywiście tutaj w przypadku Probeli mamy bardzo elastyczny sposób licencjonowania. Jeśli przyjdzie klient i powie, że chce na przykład dwa targety, może kupić dwa targety, nie 10, które proponują na przykład konkurencja od razu na dzień dobry i w zasadzie no, klient od razu odwraca się na pięcie i mówi do widzenia. Tu może sobie kupić dwa, jeden, gdy chce. Jeśli ma 44, kupi sobie 44, a nie pakiet 50 i z 6 nie wiadomo co zrobi. I z 6 po prostu martwymi targetami. Jeśli przyjdzie potrzeba kupienia 1000, nie wiem, 235, no to kupi 1235, a nie pakiet 1500, jak to zrobi konkurencja. Także rzeczywiście jest to bardzo, bardzo wygodne i bardzo lubiane przez klientów. No i tutaj jest to w formie subskrypcji, także możemy kupić na rok, dwa, trzy, jak nam będzie to wygodnie. No i mamy też osobną licencję, osobny sposób ofertowania dla małych i średnich przedsiębiorstw, ja odpowiadam, serwis providerów, czyli dla osób czy organizacji, które świadczą usługi na bazie skanowania podatności. Tam mamy dwa rodzaje planów rozliczeniowych, może być licencja taka właśnie typu konsultant. To jest dla organizacji, które już wcześniej świadczyły takie usługi i przechodzą na przykład z jakiegoś rozwiązania konkurencji na Probeli i po prostu wiedzą już, że na przykład mają szereg klientów i po prostu potrzebują takiej licencji konsultacyjnej i zaczną jej używać od zaraz. Lub drugi rodzaj, gdzie dostajemy dostęp do panelu, to jest dla firmy, która na przykład dopiero co zaczyna swoje przygody właśnie z takimi działaniami, nie ma jeszcze klientów, no i zaczyna ich szukać, a chce mieć rozwiązanie, na bazie którego może rzeczywiście takie działania robić. I zapłacić zacznie dopiero, kiedy zacznie ten skaner wykorzystywać. Czyli innymi słowy, jeśli nie mamy klientów, jeśli nam nie idzie, to po prostu nie płacimy nic. W momencie, kiedy się pojawiają klienci, zaczynamy skanowania, zaczynamy płacić. Także działa to w taki sposób. Także ja z swojej strony dziękuję już za prezentację, także mam nadzieję, że się podobało.